Nowoczesne metody leczenia stosowane w urologii zostały zaprezentowane podczas konferencji w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży. Wzięli w niej udział przedstawiciele środowisk medycznych z Warszawy, Częstochowy oraz regionu. Spotkania są bardzo cenne, bowiem przyjeżdżają ludzie z zewnątrz. Jak przyjeżdżają ludzie z zewnątrz i profesorowie, którzy mają doświadczenie, no to zawsze to jest okazja na to, żeby skorzystać z tego. Wiedza, którą każdy zdobywa w przeciągu swojego życia, no to jest bardzo cenna. A jeszcze jak ktoś chce się dzielić tą wiedzą z innymi, no to wie pan, dlaczego z tego nie skorzystać. Pan ordynator oddziału urologicznego, pan doktor Saracyn, jest dosyć prężną osobą i swego czasu zaproponował zorganizowanie między innymi takiej operacji, a to, że interesujemy się nowymi technologiami medycznymi, no to akurat wpisało się to w te założenia, które tak naprawdę powinien spełniać i realizować Szpital Wojewódzki. Te operacje, które będą wykonywane u nas w szpitalu, to faktycznie tych operacji było kilkanaście w Polsce. W województwie podlaskim jest to pierwsza operacja tego typu. Technologia, koszt takiej operacji jest bardzo wysoki i pewnie dlatego nie jest to finansowane. Zabiegi usuwania raka prostaty przy wykorzystaniu zielonego lasera i nieodwracalnej elektroporacji to metody w minimalnym stopniu inwazyjne i umożliwiające szybki powrót pacjenta do zdrowia po wykonanym zabiegu. Dwa wykłady będą. Jeden będzie dotyczył lasera zielonego, najnowszej generacji 180-watowego. Będzie prowadził ten wykład profesor Henryk Zieliński, kierownik Kliniki Urologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. I drugi temat będzie dotyczył nowej technologii leczenia raka stercza, ale nie tylko raka stercza, raka gruczołu krokowego, i będzie temat prowadził doktor nauk medycznych Zenon Rudzki z Częstochowy. Po skończonej tej krótkiej konferencji dwutematycznej, tak, no i z rozbudowaną częścią informacyjną, będą operacje na sali, na bloku operacyjnym, transmitowane, jak Państwo widzicie, na salę wykładową z obrazem ze strony bloku na salę wykładową i z możliwością porozumienia się z operatorem. Wykład o metodach leczenia przerostu gruczołu prostaty wygłosił profesor Henryk Zieliński z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Będzie to zabieg wykonywany u pacjenta z łagodnym rozrostem stercza. Metoda wykonywana za pomocą lasera zielonego należy do metod małoinwazyjnych. Jest to tak zwana fotoselektywna waporyzacja gruczołu krokowego. Zabieg polega na wybiórczym pochłanianiu tego wysokoenergetycznego promienia generowanego przez ten laser poprzez hemoglobinę zawartą w tkankach. Powoduje to redukcję do minimum przede wszystkim krwawienia pooperacyjnego, także hamuje możliwość wystąpienia zespołu porosekcyjnego, bardzo istotnego przebiegu pooperacyjnych klasycznych metod, takim jak na przykład elektrosekcja, a także nie powoduje żadnych zaburzeń funkcji seksualnych czy nietrzymania moczu. W tej chwili w Polsce jest laserów zielonych, myślę, że ponad 20, przy czym lasery te najnowszej generacji 180-watowej chyba w dwóch lub trzech przypadkach są używane w Polsce. Od ubiegłego roku Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje tych zabiegów. To znaczy istnieje możliwość wykonania w ramach NFZ-u, ale ta procedura jest wyraźnie niedoszacowana, dlatego że poprzednio zabieg był refundowany w wysokości około 7 tysięcy złotych. W tej chwili możemy uzyskać maksymalnie 3, co z trudnością pokrywa wartość samego włókna. W leczeniu metodą nieodwracalnej elektroporacji specjalizuje się dr Zenon Rudzki z Ośrodka Medycznego w Częstochowie.
W tej chwili, biorąc pod uwagę bardzo intensywny rozwój tej metody na świecie, dlaczego polscy pacjenci nie mieliby mieć do tego dostępu? Korzyści są znakomite, dlatego że pacjent dosłownie w ciągu 2 dni może opuścić ośrodek, szpital. Może to być zrobione nawet niekoniecznie w jakimś dużym ośrodku, ale metoda jest na tyle mało inwazyjna, że można to wykonać bezpiecznie właśnie w małych ośrodkach lub też niekoniecznie z jakimś wielkim zapleczem. Pacjent będzie w znieczuleniu ogólnym. Miał wprowadzoną głowicę ultrasonograficzną do odbytu. W wyniku tego będziemy mieli obraz na monitorze i następnie na ten obraz zostanie nałożony obraz takiej siateczki, która to odpowiadać będzie swoimi wymiarami siateczce przymocowanej do głowicy. I zgodnie z tymi otworami w siateczce będą wprowadzone do prostaty igły od aparatu, igły, czyli tak zwane elektrody, między którymi będzie przepływał prąd o bardzo wysokiej mocy, czyli po prostu będzie i dużym napięciu, czyli to będzie 3000 V i 50 A, które w normalnych warunkach powinno to wszystko spalić, ale ponieważ to jest w formie bardzo krótkotrwałych impulsów, więc nie dojdzie do przegrzania gruczołu i zostaną zniszczone tylko komórki nowotworowe, natomiast naczynia krwionośne, nerwy, mięśnie, włókna kolagenowe nie zostaną uszkodzone. Co powoduje, że nie ma powikłań w postaci zaburzeń w utrzymywaniu moczu, co może zdarzyć się na przykład po leczeniu operacyjnym. Nie ma na przykład uszkodzenia odbytnicy, co może się zdarzyć po radioterapii. Nie ma sytuacji takiej, gdzie po usunięciu na przykład gruczołu krokowego pozostaną jakieś komórki, bo operator, chirurg niestety nie ma mikroskopu w oczach. Prawda? Nie zawsze się daje to widzieć. I są pewne techniczne jakby ograniczenia tej metody. No i poza tym, no cóż, po nanonajfie pacjent zachowuje wszystkie swoje funkcje seksualne, czyli nie ma zaburzeń erekcji, co się dzieje po tamtych metodach innych, prawda? No i bardzo szybko zdrowieje. No więc jeżeli pacjent szybko zdrowieje, no to też jest i oszczędność dla szpitala, dla gospodarki, dla Narodowego Funduszu. Ale niestety trzeba zainwestować w zakup aparatu. Prezentacja najnowszych osiągnięć w leczeniu raka prostaty to kolejne ze spotkań na temat innowacyjnych metod medycznych, jakie organizuje Szpital Wojewódzki w Łomży. Praktyczne ich wprowadzenie do pracy placówki zależy od możliwości finansowych szpitala i kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.